Tabletki antykoncepcyjne składają się zazwyczaj w przypadku najczęściej stosowanych dwuskładnikowych tabletek z estrogenu i progestagenu. Zestawy tabletek 21-dniowych mają stałą proporcję obu składników w systemie jednofazowym lub zmieniają się dwukrotnie w systemie dwufazowym, a trzykrotnie w trójfazowym. Stosowane są również systemy, gdzie oprócz 21 czynnych hormonalnie tabletek jest 7 tabletek tzw. placebo, które nie mają działania farmakologicznego, oraz systemy z 24 tabletkami czynnymi i 4 placebo. Przy stosowaniu tabletek 21-składnikowych, tych najpopularniejszych, pacjentka przyjmuje przez 21 dni tabletkę, a następnie robi 7 dni przerwy, w których zazwyczaj dostaje miesiączkę. Niezamierzona przerwa w stosowaniu 21 tabletek czynnych, zwłaszcza w pierwszych dniach, może skutkować owulacją i zajściem w ciążę. Ważne jest więc ich regularne przyjmowanie. Pacjentka wymaga dodatkowego zabezpieczenia, gdy do 2 godzin po zażyciu tabletki wystąpią wymioty. Dodatkowe zabezpieczenie jest konieczne również w trakcie antybiotykoterapii, podczas przyjmowania niektórych leków, w tym paracetamolu. Biegunka lub masa ciała pacjentki nie wpływają znacząco na jej skuteczność.